Dzień dobry. Ostatnio pogoda nie dawała mi zbyt wielu szans na to, żeby sobie wyjść i porobić cokolwiek związanego z filmowaniem. I właśnie teraz nadarzyła się okazja, że pogoda jest na tyle łaskawa, że mogę nawet dzisiaj polatać swoim dronem. Dlatego pospieszyłem, spakowałem wszystko i muszę skorzystać z tej niesamowitej okazji. O tej porze roku to już będzie niestety coraz rzadsze i no, trzeba wykorzystywać po prostu każdą nadarzającą się sytuację. Przeglądając ostatnio poradniki na temat użytkowania drona, natrafiłem na taki poradnik odnośnie tego, w jaki sposób robić ładne zdjęcia właśnie dronem i postanowiłem po prostu spróbować swoich sił. Jestem świadomy tego, że pierwsze moje zdjęcia na pewno nie wyjdą jakoś specjalnie super, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że osoba, która robi super filmy i super zdjęcia, to nie jest osoba, która ma jakiś szczególny talent lub dar. Jest to po prostu osoba, która wykonała odpowiednią ilość filmów i zdjęć i poznała w całości wszystkie zasady, którymi trzeba się kierować, aby robić dobre wideo i dobre zdjęcie. W tej chwili jesteśmy na górze Hugona, tak zwany Hugoberg. Dlaczego tutaj? Po pierwsze, wydaje mi się, że wyjdą tutaj ładne zdjęcia. Po drugie, to miejsce skrywa pewną tajemnicę. W latach 40. istniała tu szkoła szybowników. Szkolono tu pilotów szybowcowych w klasie ABC. U stóp wzniesienia powstała filia obozu Auschwitz. Jeńców, głównie Polaków, wykorzystywano do obsługi baterii dział przeciwlotniczych, które znajdowały się na górze Hugona. Gdy na froncie nastąpił zwrot, szkołę zamknięto. Wykorzystując istniejącą zabudowę, w jej miejsce zainstalowano tak zwane Heimatflak, która dodatkowo pełniła rolę artylerii przeciwlotniczej. W 1945 roku po wkroczeniu wojsk sowieckich pozostały już tylko resztki zabudowy szybowiska i Heimatflaku, które mieszkańcy szybko rozebrali.